Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej prostej czynności, którą jeżeli wykonujesz, to możesz zmniejszyć swoje ryzyko przedwczesnej śmierci o prawie 40%. Z jednej strony proste rozwiązanie, a z drugiej strony niektórych może rozczarować. Zapraszam na odcinek. Moi drodzy, ten film jest trochę o tym, że nie ma dróg na skróty i czasem proste rzeczy, po które nie chcemy sięgać, bo szukamy jakichś na przykład wspaniałych pigułek, diet i innych rzeczy, no te proste rozwiązania nieraz są najważniejsze albo przynajmniej powinny być bazą do pójścia dalej. I mówię to na przykładzie z mojego własnego gabinetu dietetycznego, gdzie przychodzą do mnie osoby, które zazwyczaj mają dużo problemów zdrowotnych i same porady z internetu czy standardowe zalecenia dietetyczne u nich nie działają. Bardzo często są to osoby, które nie radzą sobie z nadmiernymi kilogramami i nie zawsze po prostu bardzo dużo jedzą, bo nie zawsze to jest kwestia za dużej podaży kalorii, tylko hormonów i różnych innych skomplikowanych rzeczy. Ale bardzo często te osoby przychodzą po dietę i uważają, że jak się zajmiemy tym obszarem, to rozwiążemy problem. Nie zawsze tak się dzieje. Chodzi mi tutaj o aktywność fizyczną. Może pamiętacie, na początku roku rozmawialiśmy o mikronawykach, mówiłam Wam o ruchu i o aktywności. I wywiązuje się, uważam, całkiem nieźle z tego postanowienia i nawyku, ponieważ zaraz Wam o tym powiem, a może na koniec Wam filmu po tym powiem, jak ja te rzeczy wprowadziłam u siebie, żeby rzeczywiście robić to, w co wierzę i czego Was uczę na co dzień. I rozmawialiśmy też jakiś czas temu o tym, czy co jest ważniejsze, czy dieta i ćwiczenia. Też odsyłam Was do tego filmu, bo to się wszystko ładnie razem wiąże. Natomiast badania, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to nie są nowe badania, bo tych badań już naprawdę w temacie było bardzo dużo. Nawet chyba w 2015 roku w New York Timesie taki dość fajny artykuł właśnie się pojawił na temat tego, jaka jest najbardziej skuteczna, minimalna dawka, która zapewni Ci długowieczność pod kątem aktywności fizycznej. I okazuje się, że tym, co nawet o prawie 40%, dokładnie w badaniu było 39%, może obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci, jest ruch i umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak chodzenie. Tak, chodzenie może sprawić, że Twoje ryzyko przedwczesnej śmierci będzie no, prawie o połowę niższe. Więc moim zdaniem jest to wow, a jako społeczeństwo dążymy do tego, żeby chodzić coraz mniej i to jest niepokojące. Jak te badania pokazały, osoby totalnie nieaktywne fizycznie miały największe ryzyko przedwczesnej śmierci. Natomiast kiedy ta aktywność wzrastała choć trochę, to jest ważne, to już to ryzyko znacznie się obniżało, chyba do jakichś 20%. Co to znaczy dla Ciebie, że nawet jeżeli jesteś tym typem osoby, która nie bardzo lubi się ruszać, to jeżeli zrobisz cokolwiek, to da Ci to niewspółmierne efekty. I ja uważam, że jeżeli, czy jakby większość osób tutaj jesteśmy na diecie niskowęglowodanowej, prowadzimy taki styl życia, który nazywamy zdrowym, połączonym z dietą ketogeniczną bądź inną, ale jeżeli patrzysz na to w samym kontekście tego zdrowego stylu życia jako dieta i dobrze się odżywiam, to nawet nie jesteś w 50%. Jakby ta aktywność jest niesamowicie ważna, jest kluczowa. Teraz zobacz, osoby, które ruszały się przynajmniej 2,5 godziny w tygodniu, mówimy o mniej więcej chodzeniu, takiej umiarkowanej albo wręcz niskiej aktywności fizycznej, bo w większości było badane chodzenie, to ryzyko obniżało się już do około 30%. Natomiast jeżeli ktoś ruszał się nieco powyżej godziny, czyli przyjmijmy tą godzinę dziennie, to ryzyko właśnie spadało prawie do 40% i jest to wow. Co ciekawe, dalsze już zwiększanie takiej niskiej, umiarkowanej aktywności fizycznej nie przynosiło takich ogromnych wzrostów pod kątem dalszego jakby tutaj obniżania tego ryzyka. Natomiast kolejne badania też pokazały, że oprócz tej niskiej, umiarkowanej aktywności fizycznej dobrze jest też wprowadzić taką celowaną aktywność
fizyczną o umiarkowanej bądź wysokiej nawet intensywności i porównałabym to po prostu do treningu. Czyli jeżeli nie tylko idziesz na spacer, ale idziesz pobiegać, idziesz na rower, ćwiczysz na ergometrze, idziesz na zajęcia fitness, może nie na bardzo takie spokojne zajęcia, ale takie, gdzie rzeczywiście to tętno Twoje się podnosi, to dodatkowe daje to ogromne korzyści i jeszcze pomaga jakby te wskaźniki długowieczności poprawić. I tutaj średnio dziennie to jest około 20 minut. Czyli to, co ja właśnie zrobiłam, to ja nie bardzo w tym momencie jestem w stanie sobie tak wygospodarować, że na przykład w poniedziałek, środę i piątek to po prostu trenuję przez godzinę albo tak jak ktoś idzie na siłownię i w ten sposób ćwiczę. Jeżeli 2-3 razy w tygodniu idziesz na siłownię czy na jakiś fitness, i rzeczywiście się tam zmęczysz, to sobie to totalnie ogarniasz i jest dobrze. To, co ja wprowadziłam i jest mi to łatwiej zrobić, to robię 15-20-minutowy, czasem dłuższy, jak mam trochę więcej czasu, po prostu krótki trening codziennie, no czasem gdzieś tam jak wyjeżdżamy, nie wiem, w weekend, zdarza mi się jeden raz taki trening pominąć. I to wprowadzenie tego codziennie, wprowadzenie tego w nawyk daje bardzo dużo. Tak niewiele chodzenie, a tak wiele. I ja wiem, że są osoby, które po prostu się ruszają, są aktywne, mają taką pracę albo mają takie już nawykowe działania w ciągu dnia i nie jest to dla Ciebie żadną Ameryką i po prostu to robisz. I super, gratuluję Ci i wielkie brawa, ale wiem, że jest mnóstwo osób, które tego nawyku ruchu w ogóle nie mają. Idą do pracy, siedzą, wracają do domu w samochodzie, siadają przed telewizorem albo przygotowują sobie, nie wiem, jedzenie po pracy i robią jakieś takie zwykłe czynności, no ale umówmy się, to nie jest jakaś duża ilość ruchu. Jak robisz pranie, to klikasz teraz przycisk, wsadzasz ewentualnie rzeczy do pralki, ale po prostu już tam nie jedziesz z tym praniem i się przy tym nie zmęczysz, więc wszystko, co robimy, jest już teraz wiele takich czynności na tyle ułatwionych, że po prostu tej aktywności mamy za mało. Ja też nie jestem osobą, która tego czasu ma pod dostatkiem. Mam 3 dzieci, dość małych wciąż i to też dużo czasu mojego już domowego tego popołudnia mi pochłania. To, co ja zrobiłam, co możesz zrobić, to mam bieżnię. I rzeczywiście, tak jak Wam powiedziałam, że w styczniu sobie zrobiłam takie postanowienie, no już przez dość długi okres czasu, codziennie, praktycznie, przynajmniej w te dni, kiedy pracuję, czyli od poniedziałku do piątku, a czasem również w weekendy, jeżeli mam taką pracę przed komputerem, która mi na to pozwala, a większość mojej pracy na to pozwala, to po prostu idę na bieżnię i robię dziennie czasem 10, czasem 8, a czasem 15-20 kilometrów. I to jest dla mnie niesamowita różnica i też nie muszę się już później zastanawiać nad tym, że muszę wyjść na spacer, żeby tych kroków trochę zrobić. Być może to jest dla Ciebie rozwiązanie, wcale nie jakieś takie nie wiadomo jakie z kosmosu, bo teraz walking deski już stają się coraz bardziej popularne w różnych miejscach pracy. Jeżeli nie, to może sprawdź sobie, ile czasu na przykład codziennie rozmawiasz przez telefon, bo to jest taka czynność, którą możesz wykonywać chodząc i postaraj się wyrobić w sobie taki nawyk, że jak gdzieś dzwonisz albo ktoś do Ciebie dzwoni, to po prostu albo chodzisz po domu, chociaż proponuję rzeczywiście ubrać buty, szybko założyć kurtkę i wyjść po prostu gdziekolwiek na spacer, żeby w trakcie rozmowy iść. Być może wracając z pracy jesteś w stanie poświęcić ten czas na jakiś spacer, na chodzenie. Może możesz do pracy albo z pracy poruszać się w taki sposób, że idziesz tam na piechotę, jedziesz tam na rowerze albo parkujesz tak, żeby troszkę się przejść. A może jak już totalnie nie masz czasu, to postaraj się pomiędzy pracą wygospodarować sobie na przykład co godzinę, nie wiem, albo co 2 godziny 15 minut i zrobić jakąś krótką rundkę. To naprawdę jest do ogarnięcia, to jest tak niewiele, a daje nam tak niesamowite korzyści i to nie chodzi tylko o to, żeby schudnąć i być szczupłym, ale chodzi o to, że bez ruchu nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie zdrowia na długo i nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić tych wszystkich korzyści pod kątem długowieczności, dobrego samopoczucia itd., itd. My jesteśmy stworzeni do ruchu. Nasz układ, to jak jesteśmy zbudowani, jest najbardziej stworzony do tego, żeby się przemieszczać. Nie do tego, żeby leżeć, nie do tego, żeby siedzieć, ale właśnie do tego, żeby być w ruchu. I nic nam tego nie zastąpi. Także to jest kilka takich też moich wskazówek, jak możesz ten ruch wkomponować w swoje życie. Pamiętaj, że jeżeli coś wprowadzisz, może to być na początku trudne, szczególnie jak to jest duża zmiana, ale później staje się to nawykowe.
Nie musisz od razu chodzić godziny, bo pamiętaj, że nawet mała zmiana już coś nam przynosi. Jak będziesz chodzić 10 minut dziennie, na przykład z samego rana wstajesz i idziesz na 10-minutowy spacer, to 7 dni w tygodniu to już nam daje 70 minut, to już jest ponad godzinę tygodniowo. To jest lepsze niż 0 minut. Także naprawdę mam nadzieję, że dotrę z tym przekazem do osób, które się mało ruszają. Nie zawsze dieta, wręcz nigdy moim zdaniem, dieta nie zastąpi nam tej aktywności, której potrzebujemy dla naszego zdrowia, dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej, jak i umysłowej. Więc ta kombinacja tych dwóch rzeczy byłaby najlepsza. Pomyśl sobie o tym, czy możesz wprowadzić więcej ruchu do swojego życia, a jeżeli masz jakieś swoje spostrzeżenia, a może metody właśnie na to, to daj znać w komentarzu. A może masz swoją historię o tym, że byłeś totalnie osobą nieaktywną fizycznie i to się zmieniło. Na pewno możesz zainspirować innych. Tak, zostańmy z tym chodzeniem. Czasem proste rzeczy są wystarczająco dobre i warto wprowadzić je do swojego życia. Wystarczy chodzić ponad godzinę dziennie, żeby obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci o 40%. To naprawdę niesamowite, a tak mało się na takich rzeczach skupiamy. Cóż, moi drodzy, pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!